Witam serdecznie w kolejnym rozważaniu z cyklu Aceranek. Ciągle nagrywam jeszcze w Grecji, ale dzisiaj w pokoju jest chyba cicho. Będziemy się mogli skupić. Otóż chcę dzisiaj wrócić do pewnej historii. Zapisano ją w początkowych rozdziałach Ewangelii Jana. Historii, która mówi o tym, że Jezusa, Jego uczniów, a także Jego matkę i w domyśle Jego rodzinę zaproszono na pewne wesele. Wesele jak wesele, nic szczególnego. Natomiast to, co wydarzyło się na tym weselu, no to jest fantastyczny materiał do nieustannego przemyśliwania, wyciągania wniosków, no i chodzenia w zdumieniu przed Bogiem, który czyni niezwykłe rzeczy. W każdym żydowskim domu, a szczególnie w domu, który był zasobny, a taki właśnie był ten dom, przy wejściu stały stągwie, pojemniki, wiadra, pełne wody i ta woda służyła do obmywania nóg. Ponieważ Żydzi chodzili w sandałach i oczywiście klimat, który panował, sprawiał, że drogi, ulice były zakurzone i kiedy wchodzili do domu, mieli oczywiście zakurzone, brudne, spocone nogi. A Żydzi wierzyli, że powinni do posiłków, które zwykle jadali z rodziną, zasiadać czyści. I gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli, co oni robili, to powiedzielibyśmy za nimi, że oni chrzcili nogi, chrzcili ręce, chrzcili naczynia, czyli zanurzali je w wodzie po prostu, a w ten sposób usuwając wszelki brud. I tak też stało się w przypadku, gdy to Jezus właśnie i zaproszeni goście przyszli do tego domu na wesele. U wejścia do tego domu stało, czy w korytarzu może, stało 6 stągwi. Kamiennych stągwi, kamiennych pewnie to były stągwie, które wykonane z gliny, wypalone mocno, no stały się po prostu jak kamień. I pewnie o takie stągwie chodziło. One były pełne wody, właśnie służącej do obmywania nóg. I pewnie wszyscy, którzy wchodzili do tego domu, korzystali z tej wody. Nie znaczy to, że wkładali nogi do tych stągwi, tylko czerpano po prostu wodę z tych stągwi, aby obmyć im nogi. Wesele trwało jakiś czas i okazało się, że brakuje wina. Może źle policzono, może liczono na to, że goście nie będą aż tyle spożywać tego wina. Z jakiegoś powodu zabrakło wina. I groziło to blamarzem. A z tekstu wynika, że matka Jezusa znała tych ludzi. Więc przyszła do Jezusa no i poprosiła interwencję. Jezus jej dosyć tak wygląda to w naszych tłumaczeniach polskich. Dość zdecydowanie powiedział, czego ode mnie oczekujesz, kobieto, czego chcesz ode mnie, kobieto. Nie nadeszła jeszcze moja godzina, co w połączeniu z tym, co stało się za chwilę, oznaczało, że to jeszcze nie jest ten czas, żebym objawił swoją chwałę, żebym objawił, kim jestem. Ale nalegania mamy sprawiły, że Jezus zareagował. No i właśnie tu zaczyna się ta najciekawsza część tej historii. Jezus podszedł do tych studni, do tych stągwi, zawołał sługi i powiedział do nich tak: zaczerpnijcie teraz z tych stągwi i zanieście staroście weselnemu. Wyobraźcie sobie tę historię. Wszyscy wiedzieli, co to za woda jest. Wszyscy wiedzieli, jakim celom służy i co tu zrobić.
odpowiedzieć temu człowiekowi, nie zrobimy tego, bo przecież wiemy, że to woda i do tego wiemy, do czego ona służy, trochę głupio. Więc chociaż krygowali się nieco, zaczerpnęli wody, w swoim przekonaniu zaczerpnęli wody, zanieśli do starosty weselnego i ten skosztował tego czegoś, co mu przyniesiono. I z jego reakcji wynika, że był zdumiony. I mówi do pana młodego, co to za dziwna historia z tym winem. Zwykle jest tak, że to najlepsze wino się podaje na początku. A jak już goście na smaku nie rozróżniają, to im się podaje gorsze wino. Ale widzę, że ty z jakiegoś powodu zachowałeś najlepsze wino na koniec wesela. Nie wiem, jak sobie wytłumaczyli ci ludzie to, co się stało, ale kiedy okazało się, że Jezus, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, maczał w tym palce, że to za jego sprawą wino zamieniło się w wodę, woda zamieniła się w wino, no to sprawa już była poważna. Ta historia kończy się takim stwierdzeniem, że w tym dniu Jezus objawił swoją chwałę, pokazał, kim jest. I gdybyśmy tę historię zamknęli, to odnieślibyśmy te słowa do pewnego cudu, który się wydarzył, no szczególnego. Ale czy Jezus uczynił to tylko z tego powodu? No i tutaj mamy to najlepsze. Stągwi było 6. Były gliniane. 6 to liczba człowieka. Biblia mówi wyraźnie, że 6 to liczba człowieka. Nawet Antychryst będzie nosił tę szczególną liczbę na sobie, czy też będzie potem rozpoznany, ponieważ będzie potrójną 6. 6. dzień został stworzony człowiek. No i tak możemy jeszcze przez Biblię przejść w różnych miejscach zobaczyć, że 6 to liczba człowieka. Czy to przypadek, że tych stągwi było 6? Nie. Jezus po prostu wykorzystał sytuację, żeby nas czegoś nauczyć. To, co było zwykłą wodą, wypełniającą stągwie, niczym się nie wyróżniającą od jakiejkolwiek innej wody, a nawet, i to możemy spokojnie powiedzieć, wodą brudną, ponieważ wielokrotnie zanurzane w tych stągwiach naczynia no nie były idealnie czyste. I każde zanurzenie i wyciągnięcie litra czy pół litra wody oznaczało, że jednocześnie te stągwie z tą wodą są zanieczyszczane. I tak jest z ludźmi. My nie jesteśmy krystalicznie czyści wewnętrznie, ale jesteśmy brudni. I im dłużej żyjemy, czyli im dłużej jesteśmy używani, tym bardziej jesteśmy brudni. Czy nie ma żadnej nadziei dla człowieka? No właśnie Jezus pokazał, że jest. On w tylko znany sobie sposób, bo tego nie da się wyjaśnić, zamienił brudną wodę, albo może lepiej zabrudzoną wodę, w doskonałej jakości wino. Oj, dla wielu nadużywających alkoholu to jest to miejsce Biblii, które znają znakomicie i zawsze potrafią jak z procy wystrzelić tym hasłem, ale Jezus też zamienił wodę w wino, co ma oznaczać, że przecież On nie zabronił pić. Swego czasu, kiedy ktoś tak do mnie powiedział z tych pijących, powiedziałem, proszę bardzo, jeżeli chcesz pić codziennie, to ja ci codziennie kupię tyle wina, ile chcesz. Tylko musisz go wypić. O, nie wierzę, nie wierzę. Spróbuj, a zobaczysz. Mam tylko jeden warunek. No jaki warunek? Stwierdził zainteresowany darmowym piciem. Będziesz pił, ile chcesz, ale będziesz żył tak jak Jezus. Jak się domyślacie, delikwent nie był zadowolony z takiej propozycji i szybko żeśmy się pożegnali. Jak widać,
argument, że Jezus zamienił wodę w wino, jest takim argumentem dosyć nietrafionym. I jeżeli ktoś go używa, to tylko w jednym celu, żeby usprawiedliwić swój alkoholizm. I tyle. Ale to poboczny temat. Nieważność, nie warto się nim dzisiaj zajmować. Jeżeli sięgniemy do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, no to znajdziemy tam takie ciekawostki. Może najpierw jeszcze przytoczymy z pierwszego listu, 3:16, fragment, który mówi, że człowiek stał się świątynią Ducha Świętego. W drugim liście do Koryntian, między innymi 6:19, jest mowa dokładnie o tym samym. Ale jeszcze wcześniej możemy przeczytać o tym, że my jesteśmy takimi glinianymi skorupami, w których mieszka prawdziwy, święty Bóg. No i tutaj się już robi ciekawie. Dlatego, że historia z Kany Galilejskiej, bo tam doszło do tego cudu, jest niczym innym jak zapowiedzią tego, co Jezus Chrystus zrobi z człowiekiem, którego dotknie w swojej łasce, w swoim miłosierdziu i którego wypełni swoją obecnością. Znowu ciekawostka. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że kiedy Duch Święty zstąpił na oczekujących na Niego uczniów, no zresztą to było grono 120 ludzi, to działy się niezwykłe rzeczy. Ludzie mówili językami, śpiewali pieśni, prorokowali. I ludzie, którzy byli tego świadkami, co powiedzieli? Oni się opili winem, młodym winem. I znowu mamy skorupy gliniane ludzi i znowu mamy oskarżenie, czy też podejrzenie, że wino jest sprawcą ich zachowania. Tak. Można powiedzieć, że Duch Święty jest jak wino, które zostało dane w miejsce zwyczajnej wody. Wino jako napój posiada bardzo wiele pozytywnych cech. Ja alkoholu nie piję, żeby nie było, że usprawiedliwiam picie, ale w porównaniu z wodą to jest prawdziwy rarytas. Mamy również ciekawą przypowieść, czy podobieństwo Pana Jezusa, który zapowiada, że młode wino nie leje się do starych bukłaków i on wcale nie miał zamiaru uczyć ludzi, jak przechowywać wino, tylko w ten sposób chciał powiedzieć, że ta skorupa, z której jesteśmy stworzeni, jeżeli nie potrafi przyjąć Ewangelii, czyli nowego poselstwa, tego wypełnienia Starego Przymierza, to nawet jeżeli ta Ewangelia trafi do serc tych ludzi, to nie zostanie przyjęta, wycieknie z takiego człowieka, z takiego serca, ponieważ nie da się być religijnym i trochę przyjąć Ewangelii. Religia zabije Ewangelię, zniszczy. Pytanie, które warto sobie postawić na koniec. Jaki jestem człowiekiem? Czy jestem jak te stągwie? No może i dostojnie wyglądające, które można nawet założyć, iż zupełnie słuszną pracę wykonują. No ale jesteśmy wypełnieni tylko wodą, niczym więcej. I do tego brudną. I któregoś dnia stągwie zostaną rozbite, woda się wyleje. I tak jak z człowiekiem, człowiek umrze. I nie pozostanie po nim śladu. Czy też raczej jesteśmy tymi samymi stągwiami, które przeżyły coś niezwykłego. Przeżyły prawdziwą wizytę Zbawiciela. Zostały napełnione czymś, czym nigdy wcześniej nie były napełnione.
I to, czym zostały napełnione, zostało uznane za doskonałe, za nadzwyczajne. Jeżeli do tej pory nie otworzyliśmy swojego serca dla Chrystusa, jeżeli nie zaprosiliśmy Go do swojego życia, to grozi nam po prostu, że któregoś dnia rozpadniemy się jak skorupa gliniana. Wszystko, co w nas jest, wyleje się. A wieczność będzie oznaczała śmierć. Albo jeżeli zaprosiliśmy Jezusa do swojego życia, to pomimo tego, że jak apostoł powiada, apostoł Paweł, ten namiot, którym jesteśmy, rozpadnie się, to my sami ocalejemy. Naszym przeznaczeniem jest wieczność z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. To jest piękne, co Bóg przygotował dla człowieka. W jakim stopniu nasze decyzje wpływają na nasze życie, na nasze wieczne życie oczywiście, to w takich krótkich rozważaniach nawet nie ma sensu podnosić. Ale wierzę w to głęboko, że każdy człowiek, każdy, tak jak mówi Jan 3,16, który uwierzy Jezusowi Chrystusowi, nie zginie, ale otrzyma życie wieczne. Jeśli więc w jakimś stopniu nasze decyzje wpływają na wieczność, to jedynie w ten sposób właśnie, że wierzymy naszemu Zbawcy, wierzymy naszemu Królowi, wierzymy naszemu Jezusowi, a On czyni nas dziedzicami Królestwa swojego, On czyni nas Bożymi dziećmi, On czyni nas swoimi przyjaciółmi i jesteśmy tak różni od tego, czym kiedyś byliśmy, jak wino jest różne od wody. I smakujemy w tak niezwykły sposób w codziennym życiu, że każdy ten smak zauważy, że każdy zwróci na niego uwagę. Kochani, niech nas Bóg błogosławi i niech żywy, święty Bóg albo przemieni nasze życie, albo zachowa je już przemienione na wieczność. Amen.